Mariusz Olkiewicz, Indy Catch Play. Znajdujemy się na gali KSW 84, a za mną trener Grzegorz Jakubowski. Witam serdecznie. Witam. Jesteśmy po walkach trenera podopiecznych. 2-1 dzisiaj, to zacznijmy od tego 1, czyli Krystian z Henry Fadipe. Po pierwsze, jak trener to widział, no obiektywny trener nie jest, ale jak to wyglądało z narożnika i które rundy byłyby Krystiana w takim wypadku, a które nie? Oczywiście to pierwsza runda ewidentnie tutaj był mocno dominujący. Druga runda dla mnie wygrywał, te ciosy były zaznaczone, mocne i były trafione celne w przeciwieństwie do przeciwnika. Przeciwnik zadawał ciosów, ale dużo ich było, gdzie nie były trafiane. No to jest jeszcze na koniec obalenie z kontrolą. Więc myślę sobie, że to jest jednoznaczne 2-0. No, dwie rundy, no trzecia wyrównana na wskazanie nawet na Filipa, ale dla mnie Krystian ewidentnie wygrał. Jak stawali do werdyktu, to trener był przekonany o zwycięstwie? Tak. Czy rozczarowanie duże? Czy duże, jakby... no bo wiesz, no, to ja też wkładam w to jakieś emocje, które mnie, wiesz, ruszają i no i jest to niemiłe, no. Jak liczysz na coś, a według mnie było wygrane. No trzeba jeszcze raz na chłodno obejrzeć, bo te druga i trzecia runda były dość bliskie, tam trzeba by to liczyć ciosy pewnie. No, to samo powiedziałem, tylko wiesz, liczyć ciosy. Generalnie w punktowaniu obecnym jest tak, że liczą się mocne, celne ciosy, zaznaczam, mocne. Gdzie Krystian było widać, że to są mocne ciosy, że głowa odlatywała. Z kolei zadawał przeciwnik, zadawał te ciosy i one były, wiesz, wyrzucane. No, wiesz, no jeżeli punktujemy mocne ciosy, no to ewidentnie, wiesz, tych mocnych ciosów Filipa przyjął i wiesz, i jakkolwiek byśmy nie patrzyli, to... To zapytam w takim razie o plan na walkę, bo tak naprawdę to byliśmy chyba troszeczkę zaskoczeni, że Krystian w zasadzie wydawało się, że mógłby pójść sznytem Marcina Krakowiaka i tą walkę szybko sprowadzić do parteru. Marcin tak każdą rundę zaznaczał, każdą rundę tak wygrywał, a Krystian się bił i ta stójka naprawdę wyglądała dobrze, natomiast czy tak faktycznie miało być, że utrzymać walkę w stójce i tam trafiać? Oczywiście co, generalnie był też taki plan, żeby sprowadzać walkę do parteru, ale no się złożyło jak się złożyło, no i... No i tak wyglądało, no i tyle. Okej. Okay. No to przechodzimy w takim razie do Bartka Leśki. No i tutaj ten początek taki no, niepokojący. Znaczy nikt tutaj jakoś specjalnie, nie chcę użyć słowa, że nie poważał Nikolicza, no, ale nikt nie widział dużego zagrożenia. Natomiast ten początek, po pierwsze, wszyscy się spodziewali, że na razie ruszy, będzie chciał się bić w stójce. On zaczął dojść do siatki. I Bartek, czy Bartek celowo trochę ten początek przespał? Tak miał to wyglądać, mu się wystrzelać i zaatakować potem? Czy to po prostu wszystko wyszło naturalnie i faktycznie ten początek mógł być trochę bardziej aktywny? Oczywiście co, no tutaj facet ruszył, upatrywał tam swoje szanse, wiesz, w klinczu, w jakimś tam zamęczaniu Bartka, no ale jak bardzo dobrze Bartek sobie radził pod siatką, wiesz, nie spinał się, nie tracił energii na niepotrzebnie, kontrolował jego ruchy, no i jak było widać, wiesz, rozluźniony, bardzo mądrze, na chłodno wygrał tą walkę. No, trener... I widowiskowo przede wszystkim. Tak, no to, a to jaki był pomysł na to, żeby spróbować poddać go? Oczywiście co poddać, no generalnie jak już był chłop zamroczony, no to cóż mamy, wiesz, no zadawanie ciosów, wiesz, zaczął się bronić, bo potem no, generalnie wyszło to instynktownie, bardzo dobrze wykorzystał, no i tyle. Trener chciałby rewanż z Brizę? Oczywiście co, to nie jest nic z takiego, co jest, wiesz, jakiś... za wszelką cenę miałby być rewanż. Trzeba się nad tym głęboko zastanowić, bo wiesz, jest wielu jeszcze innych zawodników, z którymi można byłoby się mierzyć, także spoko. Okej. Okay. To przechodzimy w takim razie do ostatniego Ananaska. No, ja nie miałem generalnie żadnych wątpliwości. Nie wiedziałem, że to aż tak długo potrwa, szczerze mówiąc. Ale no, pierwsza runda to obalenie nawet coś pokazał. Nie było tak źle faktycznie. Trochę się stawiał, natomiast no, finalnie no, góra. Druga runda i później no, to już był koncert jednego aktora. Znaczy wiesz, to nie było obalenie, to była próba obalenia. To tak. No wiesz, no, nie było, bo nie, bez kontroli. No. No, tak. Umówmy się, że tam była próba obalenia. Trzymał za nogę, Seba siedział, także tu wiesz, nie wiem czy to można nazwać, klasyfikować obaleniem, tak? Dobra, w stójce więcej Seba trafiał, on był bardzo pasywny, nie chciał się bić, cofał się, co Sebastian zrobił, to on się cofał, uciekał, bardzo, bardzo pasywnie podchodził do sprawy, ale z biegiem czasu, wiesz, z biegiem czasu prąd mu
odjeżdżał. No i druga runda zdominowany potwornie, obity, już miał był zrezygnowany w drugiej rundzie, więc trzecia, no to już było tak, jak już tam powiedziałeś. No było wiadomo, że te gilotyny wchodzą, było to trenowane trochę pod tego rywala, żeby szukać tej gilotyny, no bo w pierwszej rundzie to chyba sam się tam wpakował nawet. Oczywiście, generalnie są różne elementy robione. Nie możesz na jednym elemencie się skupiać, bo to jest zbyt dużo płaszczyzn, zbyt dużo możliwości, więc trzeba wszystkie ewentualności trenować. Wyszła jedna z nich i cieszmy się z tego. To na koniec zapytam o Kaspra Formelę, czy już coś wiadomo, bo czekamy na te wieści tak zwane zza oceanu i czekamy i na nic nie wiemy na razie. No wiesz co, myślę, że Paweł Kowalik więcej informacji uzyska po chyba za dwa tygodnie mamy Londyn. No więc, za tydzień. To jest za tydzień. No to myślę, że za tydzień będziemy mieli większe... No Paweł na miejscu z Marcinem. No tak i wiesz, z włodarzami myślę sobie, że już wszystko będzie wiadomo, co jest, z czym tak dalej, nie? No to trzymamy kciuki, ja trenerowi dziękuję za to krótkie podsumowanie. Wszystko wiemy, czekamy na kolejne występy Mighty Bulls. Cała przyjemność po mojej stronie i życzę udanego afterparty. Miłego, chciałem coś powiedzieć, ale myślę sobie, że to jest sprawa między nami. Dziękuję bardzo.